Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd pochodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo, a jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Dzisiaj widzimy Jezusa w tej Ewangelii, który mówi o swoim Ojcu jako o kimś, kto zawsze jest przy Nim. O kimś, kto jest najważniejszy w Jego życiu. Jezus jest rozkochany w swoim Ojcu. W tym, który jest zawsze przy Nim, który zawsze Go wspiera i dodaje sił. Ciekawe, że te słowa wypowiada Jezus przy skarbcu w świątyni. Czy Bóg jest Twoim skarbem? Czy tak o Nim myślisz? Czy jest skarbem Twojego życia? Czy jest może tylko dodatkiem do Twojego życia, albo jakimś obowiązkiem, albo jakimś strażnikiem pilnującym Twoich spraw czy interesów? Czy myślisz o Nim jako o Twoim skarbie? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.